Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jeżeli myślicie, że Greta Thunberg, wariatka środowiskowa, która dzisiaj wykrzykiwała w czasie Święta Ziemi, no bo 22 kwietnia to jest Święto Ziemi, no to ona wykrzykiwała i w zasadzie straszyła wszystkich polityków świata, no i wymagała bardzo dużo od nich, no i mówiła, że w zasadzie coś z nimi zrobi. I wygląda na to, że jak ona byłaby Szwedką w czasie II wojny światowej, to by była w Auschwitz chyba jedną z tych kapon. Ale jeżeli myślicie, że ona jest jedyna nienormalna, no to jest Ira Einhorn, również nienormalny sprzed 50-60 lat. Dzień Ziemi, 22 lipca. No dlaczego lipca, kwietnia? Dlaczego akurat 22 kwietnia? No to jest, to się zaczęło w zasadzie w Nebrasce w 1872 roku. Było tam popularne sadzenie drzew. Dlaczego sadzenie drzew? No ogólnie Nebraska, no to jest płaska ziemia, to jest stepy same. Także minister rolnictwa, gubernator właśnie Nebraski, Morto, zdecydował, że dobrze by było, żeby to sadzić drzewa. No i to się nazywa Arbor Day. No to się rozprzestrzeniło w Polsce, to jakoś chyba w październiku sadzą te drzewa, ale to z tego się wzięło. No i 22 kwietnia 1970 roku właśnie był pierwszy dzień, pierwszy raz była taka grupa ludzi się spotkała, no ogólnie w Ameryce, no to mówią, że 20 milionów. To był dobry dzień, no bo przede wszystkim, no to kopia tego Arbor Day, dnia sadzenia drzew, no i to był czas pomiędzy przerwą na studiach, egzaminów końcowych. No i wszyscy ci hipisi, wszyscy socjaliści, wszyscy komuniści rzucili się na to. No Ira Einhorn, no to był w zasadzie mistrzem ceremonii całego w parku w Filadelfii, Fairmont Park w Filadelfii. No a 7 lat potem zaresztowali go za morderstwo. No on się sam proklamował, że był aktywistą środowiskowym, no i w zasadzie on był znany z tego, że był hipisem, był filadelfijskim hipisem, miał długą brodę, miał przerwę pomiędzy przednimi zębami, nazwał się Unicorn, czyli jednorożec, dlatego że jego żydowsko-niemieckie nazwisko Einhorn, no to właśnie znaczy jednorożec. No i co on robił? On propagował, tak jak wszystkie dzieci, kwiaty, no to tam tą siłę, mocy kwiatów, pokój, pacyfki, swobodną miłość ze wszystkimi, no szczególnie ze studentkami na Uniwersytecie w Pensylwanii. No i on później to tłumaczył, że on zorganizował ten dzień Ziemi. Oczywiście w tym czasie, no to chodził w tych podkoszulkach takich kolorowych, wygniatanych, zawijanych w wyciskanych, no wiecie o czym mówię, ja nie wiem jak to się nazywa po polsku, no ale to się brało te podkoszulki, sznurkiem się tak związywało, wkładało do jednego koloru, do drugiego, no to on właśnie z tego był znany, taki charyzmatyczny środowiskowiec, który niby miał obsesję na tle środowiska, walczył przeciwko wojnie w Wietnamie, walczył przeciwko jakiejkolwiek przemocy, no tak jak każdy komunista i socjalista, no ale jednak miał swoją czarną stronę. Jego dziewczyna, z którą był przez 5 lat, Helena Maddox, wyprowadziła się od niego i z nim zerwała. On powiedział, że w zasadzie jej wszystkie rzeczy powyrzuca na ulicę, jeżeli nie wróci. No i wróciła we wrześniu 1977 roku, wróciła. No i później nigdy nie było, nikt już jej nie widział. Kiedy Filadelfia pytała się, gdzie ona jest, no to on powiedział, że ona po prostu poszła do spółdzielni kupić jakieś jedzenie konkretnie, no to miała kupić tofu, czyli bez mięsa, i jakieś korzonki, czyli bez mięsa.
no i już nigdy nie wróciła. Zajęło 18 miesięcy, zanim sprawa jakoś się tak odgrzała. Dlaczego? No bo sąsiad z dołu zadzwonił na policję, że jakieś takie brązowawa ciecz ścieka, śmierdząca ścieka z jego sufitu bezpośrednio pod jego sypialnią. No poszli, odwiedzili, no i znaleźli, w szafie znaleźli pobite ciało w zasadzie, które się zmumifikowało. No i zdekompostowało tak, także że w zasadzie on jako środowiskowy kompost zrobił ze swojej własnej dziewczyny. No później była rozprawa. On w swojej obronie powiedział, że w zasadzie to CIA zabiło tą dziewczynę, a on był tylko ustawiony, żeby w zasadzie był, bo za dużo wiedział o najróżniejszych sprawach paranormalnych i w badaniach wojskowych. No i był skazany na dożywocie. No był tym mistrzem ceremonii, no ale to jednak nie jest tego prawda. Część ludzi mówi, że kto zaczął, no to Gaylord Nelson, też aktywista środowiskowy, no i był gubernatorem z Wisconsin, był senatorem, umarł w 2005 roku. I właśnie amerykańskie Ministerstwo Środowiska powiedziało właśnie, że to Nelson stworzył ten Dzień Ziemi w 1970 roku. No i później w 1970 roku Kongres zatwierdził EPA, czyli Environmental Protection Agency, czyli Ministerstwo Ochrony Środowiska. No, Ira Samuel Einhorn, no to urodzony był w 1940 roku, umarł w 2020. Także on urodził się w średniej klasie rodzinie żydowskiej, był studentem na Uniwersytecie w Pensylwanii, gdzie studiował anglistykę, no ale to była wielka część tej antykultury, antyrządowej, antywojennej. I także taki normalny lewacki, komunistyczny człowiek, który w zasadzie nie mieszkał w Izraelu, tylko mieszkał w Filadelfii w Ameryce. Był instruktorem na Uniwersytecie Uniwersytet Świątyni w 64-65 roku, no ale też tam zwolnili go, no bo on za dużo tam rozmawiał ze studentami na temat używania marihuany i LSD, także to też środki halucynogenne, no to mu podziękowali. W pewnym momencie też był asystentem profesora na Harvardzie. No Harvard, no to jeżeli oglądaliście film z lat 70. Love Story, no to właśnie jest ten Harvard. W 78 roku w jednym semestrze, no ale też go wyrzucili. Jak ta Helena zginęła, to alibi właśnie tak jak powiedziałem, policja przyszła, no i co zrobiła? No w zasadzie zaaresztowali go, jak mu powiedzieli, że znaleźli Holly, czyli tą Helenę, no to on by powiedział, że co znaleźliście, to znaleźliście. Prawnik Ayry wynegocjował w zasadzie kaucję, no bo w Ameryce no to czasami zamiast więzienia, no to sędzia może zdecydować, że jest kaucja. Kaucja został wypuszczony za kaucją 40 tysięcy dolarów, czyli te 40 tysięcy dolarów, sąd wziął 40 tysięcy i powiedział mu, masz przyjść na rozprawę. On fizycznie, ekonomicznie zapłacił tylko 4 tysiące, no bo są kompanie takie, które pożyczają
10%, dostają zadatek 10%, no i oni tam podpisują, że w zasadzie no to winni są 36 tysięcy, no i oddają swoje prawa tym bounty hunters, no to właśnie ci, którzy łapią tych, którzy pożyczyli tą kaucję, no ale to jest inna sprawa. Oni biorą ryzyko tych 36 tysięcy. To było do tego było zapłacone, ale to w sumie było w tym wypadku zapłacone wszystko przez Barbarę Bronfman. Barbara Bronfman, czyli ona zapłaciła 4 tysiące, a firma kaucyjna zapłaciła 36 tysięcy. Ale ta Barbara Bronfman, no to ona była no taka towarzyska, socjalistka z Montrealu, która się wrzeniła do rodziny Bronfmanów, no i spotkała właśnie Aire w ramach tych różnych spotkań paranormalnych, czyli te wszystkie duchy, smoki i tak dalej, no to wielu ludzi właśnie, co nie mieszkają w Izraelu, właśnie mają te zainteresowania takie tą mistyką czarnej magii. No i ona mu pomagała aż do 1988 roku, kiedy on jeździł po Europie, uciekał, dopóki nie przeczytała książki o tym, właśnie o nim, ten tajemnica, sekrety jednorożca. W 1981 roku, na parę dni zanim się zaczęła rozprawa, no to on po prostu dał deala. W 1981 roku uciekł do Europy, no i mieszkał w Europie przez następne 17 lat. Ożenił się ze Szwedką Annika Flodin w Pensylwanii. W Pensylwanii skazali go zaocznie, został skazany zaocznie na dożywocie, no i facet w zasadzie dostał dożywocie bez możliwości wyjścia, no chyba alergię mam. W 1997 roku Einhorn był zaresztowany w Szampanii we Francji, gdzie on żył pod przybranym imieniem, nazwiskiem Eugeniusz Malon. No i teraz zaczyna się ekstradycja. No i tu się zaczyna ten cyrk pomiędzy Ameryką i Europą, bo on użył najróżniejszych trików, żeby nie zostać deportowanym. Nie był skazany na śmierć, no ale pierwsze, co on zrobił w odwołaniu, prawnik, on był na wolności. Także, że prawnik powiedział, że w zasadzie on może być skazany na karę śmierci, jeżeli wróci do Stanów Zjednoczonych. Francja zlikwidowała karę śmierci lata temu, no i nie ma ekstradycji do tych krajów, gdzie mógłby być kara śmierci wykonana. Pensylwania powiedziała, jaka kara śmierci, jak kara śmierci została w stanie Pensylwania zlikwidowana na długo przed tym, jak on jak ten środowiskowiec dokonał morderstwa. Także w zasadzie nie ma w Pensylwanii kary śmierci, jemu nie grozi kara śmierci, no i nie przywrócą kary śmierci do tyłu, tylko dla niego. Cwaniaczek wykombinował, że następnym, przepraszam, że następną możliwością to będzie to, że odwołał się do Europejskiego Sądu Praw Człowieka. No i Europejski Sąd Praw Człowieka powiedział, że obrońca, który był skazany zaocznie, no to ma prawo, a nie miał możliwości bycia tam, no on uciekł, tak? On uciekł, no to jak miał prawo do stawienia? No ale to kretyni z Europejskiego Sądu. No i na tej podstawie powiedzieli, że jego tam nie było, skazany był zaocznie, no to w zasadzie musi mieć drugą sprawę. No jest to wyjątkowo ciekawy punkt widzenia. No i odsunęli znowu tą ekstradycję. Kongres amerykański, 35 senatorów
podpisało list do prezydenta Francji Jacquesa Chiraca, poprosili go o ekstradycję. No też Gamoni nie za bardzo wiedzieli, o co piszą, no bo jednak we Francji jest taka doktryna rozdzielenia wszystkiej tej władzy wykonawczej od prawodawczej i sądowniczej, także te trzy władze są rozdzielone. Także prezydent w zasadzie nie mógł nic dać rozkazów sądowi, żeby wykonali ekstradycję, no ale nie mógł nic Chirac zdecydować. Także w 1998 roku w Pensylwanii doszli do wniosku, że zrobili taką ustawę, no i było to nazwane prawo Einhorn, że każdy, kto był skazany zaocznie, może poprosić o następny rozprawę. No i francuski sąd powiedział ok, no to wtedy już jeżeli ma drugą rozprawę, no to będzie ekstradycja. No i on znowu przesuwał to, że to raczej oni nie zastosują, zrobią jakieś inne prawo. Sąd francuski powiedział, że nie ma podstaw do sprawdzania konstytucyjnego prawa dla niego. No ogólnie rzecz biorąc, to był jeden wielki bałagan. Do tego jeszcze Francuzi wkurzyli Amerykanów, no bo on został wypuszczony na wolność, no bo nie mógł być trzymany za długo w areszcie. No i jedyne co to tylko był pod nadzorem policji. Cała sprawa trafiła do premiera Lionela Jospina, no i było to wszystko ustalone przez kurd. Później władza wykonawcza podpisała to. Zielona Partia, oczywiście środowiskowa, też walczyła, że nie powinien być nie powinno być ekstradycji, bo powiedzieli, no kto wie, czy w Ameryce jednak go nie powieszą, także że środowiskowi też go pilnowali. No i skończyło się to, że Europejski Sąd Praw Człowieka powiedział, że jednak trzeba go ekstradycję. W 2001 roku on był wysłany do Ameryki. No, jak zwykle tłumaczył, że to CIA zamordowało go, bo on za dużo wiedział o zimnej wojnie, za dużo wiedział o psychotronikach, za dużo wiedział o jakichś tajemnicach wojskowych. Został skazany na dożywocie bez możliwości opuszczenia więzienia. Zmarł 3 kwietnia 2020 roku w Pensylwanii. No, czyli miał powiedzmy 80 lat. Także to następny wariat środowiskowy, także jeżeli patrzycie na Gretę, no to ona nie jest jedna z pierwszych. Całe te komunistyczne, socjalistyczne ruchy, postępowe, tak zwane postępowe, wypełnione są tymi wariatami, wypełnione są tymi maniakami jakimiś. No i Ira Einhorn czy Greta Thunberg, no to właśnie są przedstawiciele tego lewactwa. To są ci ludzie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, podziękowania dla konserwatystów, podziękowania dla republikanów za to, że głosujecie, za to, że rozumiecie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, to są ważne. Przekaz dla socjalistów polskich w Ameryce, którzy głosują na socjalistów. Popatrzcie się na takiego wariata właśnie Ira Einhorn. Popatrzcie się, co on robił, co on walczył. Po prostu maniak. Maniak i morderca. Patrzcie się na cenę benzyny, patrzcie się na swoje podatki. Już chyba się zorientowaliście, że podatki będziecie płacić ogromne za cały ten cyrk Bidena i jego partii komunistycznej. Także wszyscy normalni, jeżeli macie prawo głosowania, głosujcie 2022, głosujcie na prawicę, głosujcie na konserwatystów. Przekaz dla socjalistów. Zastanawiajcie się i zmieniajcie jednak swoje głosowania, bo źle Ameryka skończy. Zdrowia dla normalnych.